No i witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek GTA 5 na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jesteśmy nadal w Bob Millet zakładce, która znajduje się w naszym portfolio, ponieważ patrzymy, czy nasz poczciwy Trevor będzie milionerem, czy nie będzie. Ale chyba wiecie co, nie będzie. Zrobię przy was cztery takie sesje spania standardowo. Sprawdzę, czy da radę. To wąchanie palców jest normalnie fascynujące. I zobaczymy, czy uda się po prostu odbić od dna. Jeżeli się nie uda odbić od dna, no, widzę, że znowu idzie na dół. Dobra, to jest jedno, tak jak mówiłem, trzy, może cztery. To jest pierwsze, to było drugie, teraz będzie. To było czy będzie? Nie, no to co było i nie jest, nie pisze się w rejestr. Także no sprawdzimy. Jeżeli nie, to po prostu znowu będzie dupa blada i stracę pieniążki, ale nie szkodzi. O, będzie kichanie. Na zdrowie, dziękuję. Powiem wam, że mam... z mojej perspektywy jest 10 dzień lipca. Bardzo fajny dzień, bo dzień wypłat 13, no coś tam idzie do góry. Ale to ma sporą tendencję spadkową i będzie będziemy po prostu w dupie, nie? Ale chciałem zaznaczyć, że mam coś strasznie kinol zapchany. Nie wiem co się dzieje. Nie mam uczulenia na pyłków. Zmieniła się pogoda. To jest zdecydowanie fakt. Na zewnątrz, bo tak patrzę, znaczy jest jeszcze wcześniej, bardzo wcześnie rano i to jest. Dobra, wiecie co? Sprzedaj. Strata 41 tysięcy, dobra, wiecie co? Trudno, 265 mam, kontynuuj i tyle. Chyba, że jeszcze coś spróbuję. Spróbuję ogarnąć. Burger shot idzie tak do góry dosyć. Dobra. Nie wiem, czy was to interesuje, czy was to nie interesuje, ale po prostu staram się. Może nie tyle, że zarobić, tylko odbić się od dna tym Trevorem, nie? Tam z chłopakami mi się udało. Jakimś cudem mi się udało. Nie wiem dlaczego. Znaczy fart, to na pewno, nie? Ale tutaj tym Trevorem to non-stop tylko tracę, nie? Miał 400 tysięcy, zostało mi 200 parę. I to jest naprawdę... O, i jest strata. No ale dobra, oni... Blondynki, brunetki, rude, ja wszystkie was dziewczynki... No, także jest jeszcze wcześniej rano, to może się tutaj przejaśnić sporo, ale no... Czy pogoda idealna na rower dzisiaj? Wczoraj to był taki gorąc we Wrocławiu. Znaczy ogólnie w całej Polsce, nie? Chyba fala upałów jakaś tam się gdzieś... Hmm. 65 i tutaj 67 to było najwięcej. Teraz mam procent 1095 zysku. Dobra, sprzedam. Najwyżej, bo chcę zacząć misję robić, nie? Chcę zacząć robić misję, a chcę też, żeby chłopak odzyskał coś, co nieco. Dobra. To tak, aby zapisać grę, tak, oczywiście, że tak. Mimo wszystko zapiszę grę, bo wcześniej nie zapisywałem. Teoretycznie nic to nie da, ale wiecie jak jest, nie? No, także była wczoraj... Znaczy tam nie pogoda, no, na pewno nie poszedłem na rower, bo to bardziej zrobiłem rozruchowe sobie takie, spacer. Tylko dyszkę tam taką spokojną.
No dobrze, tu jest auto do... Tu jest moje auto, a tu jest auto tego, Michaela. Dlaczego? I tu jest moja dziewczynka. Dobra, zobaczmy, co my możemy sobie teraz tutaj ogarnąć. Tu jest Michael. Ty i ja za bardzo... No co to jest? Aha, to hangar polowy, dobra. No dobrze, mordeczki moje. To ja tylko i wyłącznie mam Michaela do ogarnięcia. Idę do swojego auta. Nie będę Michaelowi psuł tutaj żadnych samochodów, chociaż... Dobra, nie, bo ja zaparkuję przynajmniej w tym, w jego garażu, nie? Nie jestem... What? What do you talking to me? Are you serious? No, no, come on, please. Marry me. Be my wife. Bitches. Okej, idę. Idę. Ty idzie środkiem ulicy, nie? Chyba, bo cię ktoś potrąci, bladzio. Ups! Dobra. Taki jakiś, nie wiem... Może humor taki grobowy mam trochę, ale... Co ja wiem, czy to w sumie grobowy. Ale specyficzny. Ale to mówię, może dlatego, że jest wcześniej rano. Nie chcę ci wiedzieć, która jest godzina. Ale co ja poradzę, jak wczoraj byłem zmęczony i udało się wcześniej pójść spać. W ogóle muszę się pochwalić, ponieważ z Emilką, czyli to jest Emilka, to jest córka speakera, nagrywaliśmy Minecrafta na jej kanał. Także jeżeli ktoś... O, tędy? Chyba tędy. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to zapraszam na kanał Emilki, Emi09. Chyba tak ją wyszuka się na YouTubie. Także tam... I teraz panowie, którzy trafią w tym momencie. O tyle, o ile o mnie można myśleć różne rzeczy, że jestem debilem, że jestem jakimś odklejeńcem i tak dalej, ale tam macie do czynienia z kilkuletnią dziewczynką, która naprawdę się cieszy z tego powodu, że gra z nią, powiedzmy, wujek, youtuber, dodatkowo gra jej tata i gramy w trójkę, świetnie się bawimy, dodatkowo prowadzi kanał i ma 191 widzów, czy tam 101. Dajcie jej łapeczkę w górę, tutaj już serio, dajcie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś miły komentarz, proszę, no niech się dziecko cieszy, tak? Niech się dziecko cieszy. Jeśli chodzi o naukę, to idealnie jej idzie, także nie poświęca... O, jest Michael. Nie poświęca, powiedzmy, życia prywatnego. Fuck. What do you want? I'm your friend. I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? Nope. Oh, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I finally figured it out. I know, no? Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you, you're a killer. You know? You are a man of action! You do not sit on couches, you take scores! You're back, man. We are back! All right? All we gotta go do is bust out Brad, and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job. Dissolve the partnership. This is not a game to me! All right, this is a fucking way of life.
I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh, fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare. Yeah, enough with your goddamn threats. Let me just ask you something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Trevor! Hey! T! Pójdzie odkopać to ciało. Udaj się na lotnisko w Sandy Shores. Ja nie wiem jakim cudem, ale stary, normalnie to auto samo jechało, nie? Ten... Fuck you! Hey, come on, where you going? You know where I'm going, fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back at my house. Come on, we'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza, fuck everything it stands for! This is insanity! Oh, no. No, it's clear and reason thought, finally. Come on, come back, we'll talk. I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you, everything. Turn around. I'm going up there to see it for myself. You'll be disappointed. Oh, I'll be something. It'll be an anticlimax. The grave's empty. Just a bag of sand, something like that. Just smoke and mirrors. Ooh, the lies! How do you do it, man? The game is up. I'm trying to save you a trip. You've done me enough favors, buddy, all right? Save your fucking breath. Trevor, come on. Fuck you, Michael. Soon enough, I will. Okej, okay, a tam... Ciekawe, czy on... Czekaj, ile minęło? Jeżeli minęło wystarczająco dużo... Oho... Dorona dzwoni. Trevor? It's great to, There a plane I can use. Get me across country. Sure. Sure. We got one fueled up for a trip south of the border. I'm taking it. Is everything okay, man? Everything is not okay. Nothing has ever been okay, but I gotta see it for myself. I'm gonna see an old friend, all right? You're where I think you are, buddy. I don't know why I didn't see it. I guess I didn't want to. Fuck! Maybe I knew all along. I'm gonna find out for sure, and I'm gonna do something about it. There's always something wrong with that job. What went down after, I guess. I guess I wanted to believe fucking flea circus! Idiot! 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 I'm sorry, Trevor. Dobra, czyli on po prostu wie, że brat już nie żyje. Ale kim? Ja chciałbym zobaczyć w ogóle, kim był ten brat, bo jak wyglądał ten... No dobra, ten skok widziałem, jak wyglądał, tak? Ale... Bo był prolog, jakby nie było, ale... Nie bardzo się skupiłem chyba na tej postaci brada i on jest tutaj istotny. No, ale wracając do głównego wątku, to wy oczywiście ten odcinek o wiele później będziecie widzieć, chyba gdzieś koło 19, 9 dni później, 19 dnia lipca, ale... czyli już na kanale Emilki powinien być ten film z nami. Troszkę nagraliśmy, więc wydaje mi się, że fajnie by było, żebyście tam wpadli, nie? Wsiąść do samolotu, no dobra. Dziewczyna na pewno się ucieszy, a to jest dodatkowy zawsze motywator do tego, żeby być no jeszcze lepszy, nie? W tym, co się robi.
Dobra, rozpędzamy się. To jest zwykły samolot, także wydaje mi się, że tutaj nie będzie żadnego problemu. O, właśnie. G? Tak, G chowamy pod wozie. Ale jak ładnie widziałem, znaczy pamiętałem. Dobra. Nie, czekaj, to bardziej tutaj, okej. Okay. Ty, ja może nie będę robił żadnych takich ciekawych sztuczek, jak na przykład... Bo zaraz się rozbije. Przez chwilę myśleliście, że się rozbije, nie? Ja też. Dobra. Jeszcze zaczął padać deszcz. No fantastycznie, to jest idealna pogoda na to, żeby latać. Chociaż... znaczy, na 100% nie ten, żaden pilot mnie nie ogląda, ale... Jakbym nie oglądał, to by pewnie powiedział, że nie, sam deszcz sam sobie nie jest zły. Najgorsze to są pioruny i... Te burzowe chmury. No ale spoko. Ogólnie też z mojej perspektywy, cholera, jakieś chinole cię szukałem. Pytałem, gdzie lecisz, to chyba ludzie Chang'a. Okej. A mi się wydaje, że jestem nad wodą, dobra. Że normalnie... to było piękne. A mi się wydaje, że jednak się dowiedzą i tam będzie dosyć ostra... No ja lecę, czy ja nie lecę? Lecę. Bo coraz bliżej jest ten. Okej. North Yankton. Michael Towney. Who you got in here, huh? As if I need to ask. You're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark comes out in the light. Oh, give it a rest, Trevor. Yeah, it's like a text. There's nothing there. This is it. Moment of truth. As if I didn't know. Brad! Look. We do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the can and me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later. To prawda. I mourned you, and I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! No, kurde. Fuck! Fuck!
Grubo się robi. Hey, ho, ho, I'm not the guy you're looking for. Hey, how's it been? How's it been? Get the boyfriend. Boyfriend? Chłopaka, ty. Daj, ja mam nadzieję, że ja mam jakąś inną... Jezu, czekaj, to było... Oj. Nie, nie mam innego pistoletu. Who are your friends, T? Dobra. Jeszcze tam ktoś jest? Oho. Get out of the vent! Find it! You see her? Juice it up! Not even... Bang, dobra. Bang. Bang. Pięknie. Hey, you got the wrong guy. Już ty cholera. Phillips went that away. Co za menda mała, no? Podejdźcie tu trochę bliżej, bo... He's getting away! Tamten gość jeszcze... Pięknie. Ty no jeszcze żyje, stary. We could have teamed up! No gij, chłopie. Pięknie. Idę jeszcze tutaj. Pięknie. Tu jest gościu jeden. Jeszcze ktoś? Dobra. Czy oni tak będą niespodziewanie dużej ilości przyjeżdżać? Nie, chyba już wszystkich zabiłem. Ajajaj. You're out of your element. Pięknie. Tam jest moje auto w sumie. You're way off, assholes. Pięknie. Omade, omade. Dobra, padł. Przeładuj. Hey, guys. You ever heard of overkill? You're on ice, prick! Stary, mam... Fuck off, you confused pieces of shit! You should have gone after the other guy! There are more fish in the sea! Jeszcze tu trzech. Trevor, you dick! Kurde, tu jest jeden jakiś. Jest, dobra. Pięknie, jeszcze jeden. Gdzie ja muszę życie? Pięknie. Czy ja mam jakiś... O, proszę. And another van. Okay. Dobra, wsiadamy. If you were local, you'd know the train comes by right now. Będzie zaraz. Fuck! You got nowhere to go, boyfriend. All right, all right. Get out the fucking car. No nie gadaj, że mnie chinole porwą. Znaczy, to chyba już jest pewne, że mnie chinole porwą. Leć z powrotem na lotnisko z Sandy Shores. Dobra. Smacznej kawusi. Dobra, teraz ma idealną temperaturę.
Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips, this is Wei Cheng. You know my eldest son, Tao. Yeah, the ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Ha! Was that your people? Ah, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Oh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid, and then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover! Yeah, right! It's a tough break. I never want to double-cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Ja pierdzielę. Znaczy nie, no na pewno tak nie będzie, nie? Na pewno tak nie będzie. Wydaje mi się, że go uratuje. Albo przynajmniej Franklin go uratuje z Lesterem. No ale... Ej, wariacie, zajrzyj do mnie na chatę. Zasadzamy. Okej. Pięknie. Autozapis, tak? Chcę autozapis zrobić. Ukończono. Koniec wojennej ścieżki. Kontynuuj. No i elegancko. Czyli ja teraz robię tak. Wysiadam i jestem bezpieczny. I jestem bezpieczny. No dobra. I tak. Michael jest niedostępny, jak widać. W ogóle Franklin ma dwie misje i ja mam pięć. Ale chyba zrobię po prostu Trevorem następne misje. Tak będzie najrozsądniej. Dobra, 27 minut. To... Chop? Co to za ziomek w ogóle idzie z chop? Coś ty powiedział? No, oj. No nie. No stary, nie goń mnie, bo będę musiał to zrobić. O, no i elegancko. Dobra, to ty sobie tam żyj, drogi kolego. Ty w ogóle... On może drzwi otworzyć. Dobra, poszedł. Bardzo dobrze. Jak poszedł, to nie jest źle. Czemu tu takie fajne autko stoi? I ono jest kradzione, tak jakby. Czekaj, ja je sobie dam do garażu, ale... Czekaj, gdzie był garaż tutaj w Phillips Industries? Tutaj był? Chyba tutaj. Tak mi się wydaje, że to jest to. Ale czy aby na pewno? Nie. Tu nic nie mam. I tu jak wchodzę, to jest ta moja chata. Ale i przejdę się tam. To prawda. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Nie opłaca się po prostu zaczynać czegoś nowego. Tym bardziej... A, tu bida jest, dobra. To serio, niepotrzebnie tu wchodziłem. Myślałem, że to jakaś snajperka będzie, czy coś. Ale okej. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak mówię, no, wy oglądacie sporo później ten film, aniżeli ja go nagrywam, ale odcineczek z Minecrafta na kanale Emi na pewno już wylądował. Bardzo prawdopodobne, że
Że no już nawet ma kilka dni. A w następnym odcinku wydaje mi się, że pojedziemy po prostu tutaj do Devina, aby ukraść to ostatnie auto. Sprawdzić. Ja wam wierzę, bo mówiliście, że nie dostanę żadnej nagrody za te kradzież aut. Ale spoko. Zrobimy po prostu to zadanie. Ale to już tak jak mówię, to będzie w następnym odcinku. Także pozdro, Cheveral. Hej, hej.